Andrzejka, jesteśmy na inauguracji sezonu letniego, po raz szósty w ogrodach wilanowskich na gali Rafaelo. Jak tobie podoba się ten klimat, a przede wszystkim hasło przewodnie Słodkie życie? Słodkie życie to moje życie przede wszystkim. Jeżeli chodzi o słodycze, to ja kocham słodycze, jestem naprawdę dużym masuchem. Jak często kupujesz czekoladki Rafaelo? Oczywiście, że kupuję często, ale nikomu nie pokazuję, bo dużo ćwiczę na siłowni. Czy spodziewałaś się, że tutaj będzie tak wiele gwiazd, wielu celebrytów, wiele znanych modelek, tak jak ty, i ich stylizacje będą inspirowane właśnie marką Rafaelo? Tak, dokładnie tak było na zaproszeniu, więc doskonale wiedziałam, że będzie biel i czerwień królował. Tak samo jak logo Rafaelo, biel i czerwień, a ja wybrałam dzisiaj biel. Podejrzewam, aby upodobnić się do Rafaelo. Dokładnie tak. Powiedz, w związku z rozpoczęciem właśnie sezonu letniego, wyjeżdżasz gdzieś na wakacje, czy jednak będziesz cały czas w Polsce? Muszę zdradzić sekret, bo we wtorek lecę do Meksyku. Na jak długo? Na tydzień. Jeżeli chodzi o twoje kolejne sesje fotograficzne, co nowego u ciebie w modelingu dzieje się obecnie? Co się dzieje? Cały czas coś się dzieje, także cały czas są sesje, pokazy, cały czas coś się dzieje. Zdradźcie nam jeszcze rąbek tajemnicy. A skąd przyjechałaś specjalnie na tą galę? Z Poznania czy z innego miasta? Dzisiaj przyjechałam z Poznania, prosto z Poznania. I do kiedy jesteś w Warszawie? Do kiedy? Zostanę jeszcze 2 dni. Czyli na kolejnych galach ciebie ponownie zobaczymy, które już tuż przed nami. Dokładnie.